Nie wiem, czy umiem to wytłumaczyć, ale jest to jedna z takich rzeczy, co do których jestem tak stuprocentowo przekonana, że to jest słuszne. I daje właśnie dużo radości, takiej radości odkrywcy, takiego poszukiwacza skarbów, bo nigdy nie wiadomo, co się znajdzie. Doszło wręcz do tego, że trochę mi jest dziwnie kupować w sklepie, kiedy ja wiem, ile się tego marnuje. Jest grupa na Facebooku, freegańska. Jak mam za dużo tego jedzenia, no to po prostu piszę, co mam i że zapraszam. Bo to jest też poznawanie czasami niesamowitych osób. I to jest właśnie społeczna funkcja jedzenia. To samo, co wspólne jedzenie przy stole. Też daje jakieś czucie społeczne, odczuwanie społeczne, myślenie społeczne.